przychodzi to niespodziewanie z dnia na dzień. Jakby pryzły sen, który śniłeś kręcony, aż nie zostałeś obudzony. Do tej pory nieświadomy byłeś, że żyłeś w iluzji, póki nie zobaczyłeś, jak się traktuje ludzi. Budzi wstręt, ten przekręt, wiem, bo też to czuję też. Próbuję zrozumieć, to też mi coś nie pasuje. Wciąż uciec chcesz, unieś się gdzieś wysoko. Lecz wiesz, że tak naprawdę uciec nie ma nawet dokąd. Mija stres, głęboko wierzysz, że możesz coś zmienić. I to właśnie jest ten pierwszy raz, w którym chcesz zmierzyć się z tym, na czym ci zależy. Tu tak naprawdę najbardziej, tym razem masz świadomość, w jakiej uczestniczysz w walce. Pierwsze starcie z rzeczywistością nie zawsze jest fajne, lecz fajne jest to, że w końcu dostrzegasz prawdę. Każde małe odśnienie składa się na to przebudzenie, a gdy ogarniesz to w całość, osiągniesz oświecenie. W końcu poznajesz prawdę, szanse stają się wyrównane. Wiedza jest skarbem, lecz najpierw musi być poznane. To co było schowane, dane było tylko nielicznym. Teraz dostępne jest to dla wszystkich i wszystko stało się jasne. Choć wszyscy myślą, że masz jazdę, bo masz własne zdanie na to, co jest zakazane. Nawet czasem ci najbliżsi nie potrafią cię zrozumieć. Wszystko w twoich rękach. Wszystko w twoich rękach. A życie nabiera tempa, choć gęba non stop jest uśmiechnięta. To cały czas pamiętasz o tym, że prawda jest tylko jedna. Masz wkrętna, różne zajęcia, tym razem jednak nie brak zacięcia. Jest tak, bo tak naprawdę tym razem nie kończy się tylko na chęciach. Widzisz, nie miałeś pojęcia, że świat jest inny niż ten na zdjęciach. Jarasz się tak jak dzieciak, mimo że wiesz, to tutaj jest nie tak. Znika pewna granica, która wytycza horyzont życia. Witam, to jakbyś krzyczał, że już cię w życiu nic nie ogranicza. Właśnie.